W ten sposób. Myślę, że to był naprawdę mecz na dobrym poziomie. Zarówno Zagłębie, jak i Miedź starała się grać do przodu. No na pewno przed tym meczem Zagłębie było w dużo lepszej sytuacji. Jest do tej pory było wiceliderem. Grał to zespół bardzo dobrze, jeżeli chodzi o skrzydła. Myślę, że na pewno w tym meczu postaraliśmy się zneutralizować atuty Zagłębia właśnie z wyłączeniem bocznych pomocników i bocznych obrońców. No, mój zespół trzeba pochwalić za to, że to, co żeśmy sobie w tygodniu, na czym pracowaliśmy, na czym jakiś tam wariant przyjęliśmy na ten mecz, konsekwentnie realizowaliśmy, bez względu na to, czy to była 10, 50 czy 90 minuta. Uważam, że kontry, które wyprowadziliśmy, były bardzo groźne, aczkolwiek sporo zamieszania było również pod naszą bramką, po dośrodkowaniach, zwłaszcza ze strefy obrony, nasze pole karne, było tam dużo pojedynków główkowych. Mieliśmy troszeczkę szczęścia, no, ale myślę, że w tym meczu mój zespół naprawdę pokazał przede wszystkim charakter. O to, że te umiejętności w tym zespole są, to jestem przekonany i byłem przekonany. Wreszcie to w jakiś sposób się uaktywniło. I mam nadzieję, że jeszcze mamy 3 kolejki na jesień, że dorzucimy kilka punktów, jeżeli chodzi o rundę jesienną. No cóż, gratuluję drużynie Miedzi zwycięstwa. Na pewno nie był to nasz jakiś słaby mecz. Mecz, myślę, mógł się podobać i obie drużyny dążyły do strzelenia gola, do zwycięstwa i dzisiaj Miedź rzeczywiście była drużyną dobrze zorganizowaną. Myślę, że jeden z najlepszych meczów, jakie rozegrali w tym sezonie. Natomiast o zwycięstwie decydowały detale i tak naprawdę dzisiaj no, szczęście uśmiechnęło się do Miedzi. My tego szczęścia tyle nie mieliśmy. Stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Nie wykorzystaliśmy ich, natomiast no brakowało jeszcze takiego przyspieszenia, jeszcze takiej jakości, szczególnie na połowie przeciwnika i jeszcze przyspieszenia tego tempa. Rzeczywiście tutaj Miedź postawiła nam warunki wysokie. Nie mam pretensji na pewno o zaangażowanie, bo mecz mógł się podobać i mecz stał na dobrym, wysokim poziomie. I dzisiaj no, myślę, że drużyna, która pierwsza strzeli bramkę, tak myślałem, drużyna, która pierwsza zdobędzie bramkę, bardziej przybliży ją to do zwycięstwa i tak było. Także na pewno porażka na własnym stadionie jest bolesna i tutaj ważne jest teraz to, jak na to zareagujemy i przed nami następne mecze. Ja nie mówię, że nic się nie stało, bo na pewno to jest dla nas przed własną publicznością to jest, no jest to jakiś tam cios. Natomiast no, trzeba patrzeć do przodu i patrzeć na kolejne mecze. Mamy bardzo ważny mecz teraz z Termaliką i tutaj do tego się będziemy przygotowywać i myślę, że jest dużo jakości w nas i tak naprawdę trzeba wyciągnąć wnioski i dalej piąć się w górę tabeli, bo myślę, że zasługujemy na to, żeby gdzieś tam na tym szczycie być i trzeba to przekuć tylko na bramki i zdobywać te bramki, jak nadarzają się sytuacje, bo wiadomo, że jeśli się nie zdobywa bramek, to rodzą się później pewne problemy i tak było dzisiaj. Miedź strzeliła bramkę i można powiedzieć, że ta pierwsza bramka już ustawiła trochę to spotkanie i mimo możliwości jakiegoś wyrównania, no to tak się to potoczyło, tak jak widzieliśmy, ale myślę, że no mecz mógł się podobać jako sama gra, bo na pewno no z wynikiem jesteśmy wszyscy zawiedzeni.